Konwój wstydu jest to odpowiedź Platformy na zachowanie telewizji publicznej. Telewizji, którą ogląda wiele milionów Polaków i którzy oglądając tą telewizję mają całkowicie wypaczony obraz tego, co jest i tego, co było. Bo proszę Państwa, kiedy się słucha pani byłej premier Szydło w Sejmie, która krzyczy na wszystkich i która krzyczy głośno, nam się należało, to trzeba zadać sobie pytanie, które nie pada w telewizji publicznej, a za co nam się należało, tak? Czy nam się należało za zniszczoną Puszczę Białowieską, za zniszczoną markę polskiego konia arabskiego, może za pozbawienie naszej armii obronności, zwolniono przez większość podoficerów, oficerów i generałów. Nawet pozbawiono tą armię helikopterów, na które przetarg już był wygrany. Może za to, że zniszczono sądownictwo i Trybunał Konstytucyjny, bo trzeba powiedzieć za co, tak? Poprzednia władza nie przyznawała sobie nagród dla polityków, ministrów. I trzeba powiedzieć, że ja tę władzę popierałem, popieram nadal i mogę powiedzieć bez wstydu. Ci ludzie są odpowiedzialni za to, że w Polsce jest kilka tysięcy kilometrów autostrad, dróg szybkiego ruchu. Proszę popatrzeć w powiecie, gdzie jesteśmy. W tym powiecie przez ostatnich 8 czy 10 lat wyremontowano praktycznie wszystkie drogi. To nie wzięło się z powietrza. To była ciężka praca mieszkańców, zarządzających powiatem i gminami, ale również to były pieniądze tak zwanych na przykład schetynówek. Dzięki byłemu ministrowi spraw wewnętrznych Grzegorzowi Schetynie te pieniądze spływają od 2000 bodajże 8 roku do wszystkich gmin. To są konkretne zasługi. Proszę popatrzeć na nasze szkoły. Te wszystkie szkoły są wyremontowane. Te szkoły mają boiska, których kiedyś nie było, sale gimnastyczne, masa orlików, masa różnych, wiele innych rzeczy. I nikt za to nie żądał nagród dla polityków, specjalnych pieniędzy, tak jak to ma się teraz. Dlatego jest to tak oburzające i dlatego należy z tym walczyć i temu się przeciwstawiać. Tak samo jak cała opozycja i jesteśmy po prostu zbulwersowani tym, że takie duże nagrody sobie przyznali. Nagroda, jak wiadomo, jest to za jakieś szczególne dokonania, bo przecież pensji biorą już dużą pensję mają, a nagrody, tak jak premier powiedziała, że im się należą, ale to się nie należą. Niech powie to, niech stanie naprzeciw emerytki, która wychodzi ze łzami w oczach z apteki, bo nie stać jej na wykupienie leku. Niech powie to matce, której obiecała, że na każde dziecko dostanie 500 zł, a matka samotnie wychowująca nie dostaje, ojciec alimentów nie płaci, matka niejednokrotnie nie ma na chleb, na mleko dla dziecka. Niech powie ludziom chorym, którzy czekają miesiącami na wizytę u specjalisty. I te pieniądze, wydaje mi się, powinny pójść na takie cele, a nie na premie tak strasznie wysokie. Miała być pokora, umiar, a co wyszło? Pycha, arogancja i po prostu to jest nie do zaakceptowania dla ludzi. Emeryci dostali po 20-30 zł podwyżki. W sklepach wszystko podrożało i to tak drastycznie, a rządzący przyznają sobie takie nagrody. Oni muszą wiedzieć, że to pracodawcom my jesteśmy. My ich zatrudniliśmy, prawda? No ja akurat może nie głosowałam na tą opcję, ale niestety społeczeństwo i naród ich zatrudnił. I to między innymi z moich podatków, z podatków tej samotnej matki, z podatków każdego z nas, oni sobie przyznają tak duże premie. To jest nie do zaakceptowania. I myślę, że przy urnach naród powinien powiedzieć nie.